witam was wszystkich bardzo serdecznie. Świetnie, że jesteście znowu ze mną. Dzisiaj film dotyczący, słuchajcie, problemów rastających włosków. Jestem ciekawa w ogóle, czy któryś z was taki problem mają, czy musicie się z tym borykać, a jeżeli tak, to jak sobie z tym radzicie? Mnie taki problem dotyczy i po ostatnim filmie dotyczącym w ogóle produktów do depilacji padła taka prośba, żebym taki film nagrała, więc stwierdziłam, czemu nie. Podzielę się z wami moimi sposobami, tym, co mi wychodzi, tym, co mi się nie sprawdza, tym, co mi nie wychodzi, tym, z czym sobie nie radzę i sobie razem podyskutujemy na ten temat. Przyczyn wrastających włosów może być kilka. Może być to spowodowane po prostu depilacją i tym, że włos po wielokrotnym procesie depilacji odrasta coraz słabszy i nie ma już siły przebić się przez skórę i po prostu zaczyna rosnąć w głąb, czyli nie przebija się przez skórę, tylko rośnie pod nią, tak jakby w naszym ciele. Miałam nie robić wytrzeszczu, bo kogoś to przerażało, przepraszam. No taka mam mimika, słuchajcie, no nie wygram z tym, no. Dobra, druga sprawa to jest też związana z tym przebijaniem się przez skórę, czyli po prostu to, że warstwa naszej skóry jest za gruba, nie złuszczona, nie wypilingowana i wtedy ten włos nie ma po prostu jak przez tą skórę się przebić. Może być też tak, że sposób, w jaki depilujemy nasze ciało, sprawił, że włos zaczyna rosnąć pod innym kątem niż dotychczas. Czyli jeżeli normalnie wyrastał w ten sposób, to teraz rośnie pod jakimś dziwnym kątem i zaczyna nam właśnie rosnąć pod skórą. Albo po prostu depilujemy się w sposób nieumiejętny i urywamy ten włos. Zamiast wyrwać, pozbyć się włosa razem z cebulką, to urywamy gdzieś go tam w połowie i on sobie tam dalej odrasta już pod skórą, czyli po prostu może to wynikać z nieumiejętnej depilacji. Także, jak sobie z tym radzić? Słuchajcie, jeżeli mamy taki problem, to warto się zastanowić, no, gdzie leży przyczyna, żeby ją wyeliminować. Czyli przede wszystkim i przed depilacją, i po depilacji, no jak najczęściej miejsca problematyczne, tam gdzie włoski Wam wrastają. Czy to są nogi, czy pachy, okolice bikini, no gdzie to tam się Wam przydarza, to należy te okolice jak najczęściej peelingować, żeby tą skórę zdzierać i złuszczać, żeby po prostu jak najłatwiej włos mógł się przez nią przebić. Moim teraz ulubionym peelingiem to jest peeling, taka miniaturka, który, jak byłam na spotkaniu vlogerek, to dostałyśmy od Glossy Boxa kilka ich produktów i między innymi znalazł się tam ten peeling. To jest Charmin Rose Coco Body Peeling. I jest to peeling Charmin Rose, to jest kokosowo-cukrowy peeling. Według mnie bardzo fajny, on zawiera, słuchajcie, cukier i zawiera drobinki z kokosa. To jak on pachnie, to już o nim wspominałam. To jest taki gęsty, biały peeling, właśnie zawierający cukier i takie gdzieś tam, gdzie niegdzie brązowe drobinki. Pachnie jak dla mnie takie lody, taka jest kulka biała otoczona kokosem, a w środku ma taki ajer koniak, takie były jakieś tartufle, takie były fajne lody i to właśnie tak pachnie. No, mi najbardziej ten peeling odpowiada i ja chcę kupić sobie jego pełnowymiarowe opakowanie, bo takie 200 ml opakowanie kosztuje coś około 40 zł i myślę intensywnie nad tym, czy sobie go nie zakupić, bo to jest mój ulubiony peeling. Także to już tak abstrahując, ale walcząc z wrastającymi włoskami, warto po prostu stosować peelingi. Jeżeli peelingów nie lubicie, takich mechanicznych, a macie gdzieś jakąś okolicę taką, która, gdzie po prostu męczą Was wrastające włoski, to na upartego możecie tam zrobić po prostu peeling enzymatyczny, na przykład taki, jaki normalnie wykonujecie na swojej twarzy. Już macie jakiś tam gotowy produkt, to możecie go po prostu, taki peeling enzymatyczny, nałożyć w tym miejscu, gdzie te włoski Wam wrastają i wtedy nie używać takiego peelingu mechanicznego. Równie dobrze sprawdzą się takie rękawice antycelulitowe, czyli takie szorstkie rękawice, szczotki do mycia ciała, czyli wszystko to po prostu, czym stary naskórek zostanie zdarty. Ja jeszcze czasami w miejscach i momentach, gdzie już naprawdę
jakiś włosek mi wrośnie i jest tragedia i nie mogę sobie z tym poradzić, to wtedy sięgam po moją tajną broń, to jest moja tajna broń na wszystko. To jest peeling, czyli roztwór 5% kwasu salicylowego. Tonik. Tonik, który zawiera 5% stężenie kwasu salicylowego. Ma działanie silnie złuszczające, więc też można sobie takim tonikiem się poratować i tą skórę złuszczyć. Ważne jest też to, żeby skórę tą, gdzie te włoski wrastają, zmiękczać i nawilżać. I tutaj świetnie się sprawdzą wszystkie balsamy, wszystkie kremy, które zawierają moczmiek. Ja teraz takiego aktualnie nie posiadam, więc wam konkretnego nie pokażę, ale szukajcie w składzie urea, szukajcie oznaczeń urea, mocznik i na pewno coś znajdziecie. Najlepszymi specyfikami tak naprawdę dla osób, które się bardzo borykają z problemem wrastających włosków, to są, słuchajcie, tak naprawdę kremy do stóp. Krem do stóp to jest taki krem, który tak naprawdę spełnia wszystkie zadania, jakie powinien spełniać specyfik dla osób, które borykają się z wrastającymi włosami, bo jest to najczęściej kosmetyk, który zawiera mocznik i który jest dostosowany do zrogowaciałej, twardej skóry, które mają silnie zmiękczyć. I taki produkt jest tak naprawdę dla osób, które borykają się z wrastającymi włosami. Określenie borykają się z wrastającymi włosami cię padło już 100 razy i padnie jeszcze pewnie 15. Przepraszam. Także nie namawiam nikogo, żebyśmy się całe wysmarowały kremem do stóp. Natomiast jeżeli macie jakieś miejsce w swoim ciele, gdzieś, gdzie te włoski wam zaczęły wrastać i nic wam innego nie pomaga, to zawsze jest jeszcze tam jakieś wyjście ku temu. Moim ulubionym balsamem po depilacji, to wiecie, że jest Joanna Seria Sensual. To jest balsam łagodzący po depilacji z ekstraktem z rumianku i wyciągiem opóźniającym odrastanie włosków. I rzeczywiście odkąd go używam, to coraz mniej tych włosków mi wrasta. Jeżeli już, no wiecie, najlepiej zapobiegać, tak? Czyli te wszystkie balsamy, peelingi, to tak naprawdę jest zapobieganie. Natomiast jeżeli już taki włos nam rośnie i widzimy go i nie wiemy, co z tym zrobić, widzimy gdzieś tam pod skórą, że on sobie rośnie, to tak naprawdę zalecam jak największą cierpliwość i ostrożność. Ja mam taki charakter, że już parę razy sobie zaczęłam dłubać i skończyło się tym, że tak, ja się pozbyłam tego włosa, tylko ja go po prostu ze skóry wydubałam i wydarłam i zrobiłam sobie ranę. Absolutnie tego nie róbcie, lepiej po prostu te miejsce peelingować, używać balsamu właśnie z mocznikiem, balsamów, które mają skórę zmiękczyć i peelingować i w końcu ten włos wyjdzie na powierzchnię. A jeżeli bardzo was denerwuje, to po prostu udajcie się do kosmetyczki i ta kosmetyczka wam z tym problemem pomoże. I broń Boże, nie róbcie sobie ran jakichś dziwnych na ciele. Nie wyciągajcie tego na siłę, bo to naprawdę nie ma co i nie ma po co. Warto też, jeżeli już wam taki włos wrośnie i widzicie, że coś się dzieje nie tak, bo kiedy ten włos wrasta nam w skórę, to bardzo często może dojść do stanu zapalnego, do zapalenia mieszka włosowego, może wyjść jakaś tam krostka, no po prostu robi się stan zapalny, tak? To może być stan zapalny z taką krostką wodnistą, może się przerodzić później w gorszy stan zapalny z taką szeropną, zaropnym wypryskiem. Więc jeżeli coś się takiego dzieje, to warto to potraktować jakimś tonikiem antybakteryjnym i po prostu spróbować złagodzić ten stan zapalny, ale uczulam, że jeżeli dzieje się wam coś ostrego, coś takiego naprawdę niepokojącego, to lepiej się udać do kosmetyczki, która wam z tym problemem pomoże, czy do dermatologa, niż robić coś na własną rękę, ale to tak jak ze wszystkim, o czym tutaj chyba na YouTubie mówimy, żeby sobie samemu nie szkodzić. Także no to chyba wszystko, co ja mogę wam powiedzieć na temat wrastających włosów. Sama z tym problemem walczę. A i to, co jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli właśnie się peelingujecie, nawilżacie, stosujecie jakieś balsamy z mocznikiem, skórę macie mięciutką i nic nie powinno się wydarzyć, a mimo to te włoski wam wrastają, to może po prostu spróbujcie zmienić sposób depilacji. Bo może jest tak, że używacie depilatora czy plastrów wosku,
w nieprawidłowy sposób i zamiast tego włosa się pozbyć z cebulką, to wyrywacie go gdzieś w środku, przerywacie i urywacie sobie i może to właśnie przez to on gdzieś tam nadal rośnie pod skórą, bo nie pozbyłyście się go z cebulką, więc jeżeli coś takiego się dzieje, to pomyślcie też o zmianie sposobu depilacji. Może to pomoże i będzie wtedy ok. Tak, także już teraz to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. No, staram się z Wami podzielić tym wszystkim, co wiem na ten temat i jakimiś tam moimi odczuciami, natomiast wiem, że nie jestem aż najlepsza, aż taka dobra w tym temacie, nie jestem najlepsza, bo sama mam z tym problem i ciągle szukam najlepszego rozwiązania. Trochę już tutaj pomysłów na to mam, ale ciągle szukam ideału, więc jeżeli Wy macie jakiś sposób na to, to koniecznie dajcie mi znać, bardzo chętnie posłucham i może Wy mi doradzicie cokolwiek. Byłabym bardzo wdzięczna. Także dzięki za oglądanie, piszcie koniecznie komentarze i do następnego!